Wszyscy wiemy, że w ostatnich dniach Gniezno, okolice, także część naszej archidiecezji gnieźnieńskiej, a bardziej jeszcze część bratniej diecezji pelplińskiej, Kaszuby, dotknęła poważna nawałnica, potężna nawałnica. Przeżyliśmy rzeczywiście trudne chwile grozy. Bardzo serdecznie chcę prosić wszystkich o pomoc, o to, byśmy wspomogli tych, którzy w tym czasie rzeczywiście ucierpieli i cierpią. Okażmy naszą wewnętrzną solidarność, okażmy naszą jedność, okażmy naszą braterską miłość. Bardzo serdecznie dziękuję już tym, którzy w bardzo konkretny sposób, poprzez fizyczną pracę, poprzez obecność, także poprzez swoją ofiarę, wspomogli swoich najbliższych sąsiadów, pomagali sobie nawzajem. To jest rzeczywiście wielki gest naszej ludzkiej solidarności, jedności i miłości. Pragniemy także poprzez zbiórkę w kościołach naszej archidiecezji, która odbędzie się w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach, do których kieruję mój apel i bardzo serdecznie wszystkich do hojności, do wielkoduszności zapraszam wspomóc tych, którzy cierpią. Caritas naszej archidiecezji razem z proboszczami będą wspomagać bardzo konkretnie tych, którzy tej pomocy potrzebują. Włączmy się wszyscy, bądźmy solidarni, okażmy sobie wzajemnie miłość i jedność.